Zośka! Hej, Zośka! O, Sylwia. Hej. Hej. Nie widziałaś mnie? Nie. Dobra, dobra, widzę, że unikasz kontaktu, nie odbierasz telefonu. Słuchaj, ja nie unikałam kontaktu, po prostu byłam w górach, musiałam odpocząć od tego wszystkiego i nie miałam zasięgu, tak? Zośka, daj spokój, widzę, że ściemniasz. Okej, okay, masz rację, ściemniam. Ale po prostu jak się spotykamy, to przypomina mi się cały ten wypadek, Patrycja, po prostu rozumiesz, mam jakieś lęki. No, Bidulko, też to przeżywasz. Też? Jakoś nie wyglądasz, żebyś się tym przejmowała. Zresztą z tego, co pamiętam, to ostatnio bardziej zajmuje cię Paula. Bo Paula wróciła do Polski i próbuje mi zaszkodzić. I co, udało jej się? Na szczęście nie. Gratuluję. Zuśka, wiem, że ostatnio jestem bardziej skupiona na sobie, ale obiecuję, że to się zmieni. Będę lepszą przyjaciółką. Postaram się. Dlatego, że wiem, że byłaś na miejscu wypadku, tak? Zośka, dla mnie to też jest koszmarna sytuacja. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo. Tylko ty możesz mnie zrozumieć, możesz mnie wysłuchać, jak mi jest teraz trudno. Nie śpię po nocach, mam koszmary. Jestem jakaś rozbita. Zośka, nie zostawi mnie teraz samej z tym. Dlaczego nie poszłaś na policję? Przecież gdybyś powiedziała prawdę, to... Gdybym powiedziała prawdę, to wszyscy zaczęliby podejrzewać. A to nie jest tajemnicą, że nie lubiliśmy się z Patrycją. Ale wiesz, że jak to wyjdzie, to ja też mogę mieć kłopoty, tak? Dlatego nikt nie może się dowiedzieć. Daj spokój, nie myśl mi teraz o tym. Spotkamy się po południu na wino. Pogadamy o tym spokojnie, co? Nie wiem. Proszę cię. Okej. Okej. Muszę już iść, okej? Zadzwonię do ciebie. Cześć.